coraz częściej mamy do czynienia z informacjami, które nas bombardują o złym traktowaniu osób słabszych, dzieci czy seniorów, którzy są bici, popychani, wyzywani lub jeszcze bardziej niegodnie traktowani. Nie możemy przejść obok tego obojętnie. Musimy być aktywni, musimy powstrzymywać tego typu zachowania. To jest miara naszego człowieczeństwa. Jeżeli potrafimy powiedzieć stop, nie wolno tego czynić, zwróć uwagę na to i nie pozwól na to, by ktokolwiek inny krzywdził na Twoich oczach czy w Twojej świadomości innego człowieka. W każdej sytuacji, jeżeli czujemy się wystarczająco zdecydowani do działania, powinniśmy podjąć takie działania, zwrócić uwagę, postawić przede wszystkim granice i zwrócić uwagę, że takie zachowania są niedopuszczalne. Natomiast jeżeli mamy problem z taką bezpośrednią reakcją, powinniśmy bez wątpienia zawiadomić służby, które powołane są do tego, żeby zainterweniować w sytuacji przemocowej. Każda sytuacja, która sprawia, że przekraczane są nasze granice, związane z poczuciem bezpieczeństwa, z poczuciem godności, naruszeniem nietykalności cielesnej, to są wszystkie te sytuacje, w których dochodzi do przemocy. I tak ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że każda sytuacja, która wywołuje w człowieku poczucie krzywdy, poczucie zagrożenia i braku możliwości wpływu na tą sytuację, w której się dana osoba znalazła, stanowić może już informację o tym, że doświadczyło się przemocy ze strony bliskich osób. Dobrym rozwiązaniem jest porozmawianie z osobą, która być może doświadcza przemocy, powiedzenie jej o naszych podejrzeniach i zaoferowanie wsparcia. Powiedzenie, że zawsze może na nas liczyć, poinformowanie, gdzie może szukać fachowej pomocy i też powiedzenie, że pomożemy jej przejść przez ten proces przerwania przemocy, jakiej doświadcza. Nawiązanie kontaktu z osobą, która być może krzywdzi, powiedzenie jej o naszych podejrzeniach, poinformowanie, że zachowania przemocowe są przestępstwem i poinformowanie, że jeśli będziemy mieć pewność, że takie zachowania faktycznie występują, osoba nie zmieni swojego postępowania, podejmiemy stosowne kroki i powiadomimy odpowiednie służby o tym fakcie. Swoje wątpliwości dotyczące tego, czy sytuacja, na którą chcemy zareagować, czy to w stosunku do osoby z niepełnosprawnością, czy też osób zdrowych, ale wobec których mamy podejrzenie, że mogą doświadczać krzywdzenia ze strony swoich bliskich, możemy również zadzwonić na niebieską linię, całodobowa infolinia dostępna dla mieszkańców Polski i bezpłatna. Tam specjaliści zawsze udzielą informacji i pomogą rozwiać wątpliwości albo wskażą drogę, jaką możemy postąpić, żeby doprowadzić pomoc do miejsca i do osoby, która takiej pomocy może oczekiwać. Jeżeli doświadczamy przemocy, możemy ten fakt zgłosić w najbliższym posterunku policji lub pod ogólny numer 112. Jeżeli zgłosimy, że jesteśmy ofiarami przemocy, sporządzony zostanie formularz Niebieska Karta A i zostaniemy objęci tak zwaną procedurą Niebieskiej Karty. W przypadkach, kiedy ta przemoc dochodzi do ostrej przemocy, policjanci mogą także zastosować nakaz opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się do mieszkania na okres 14 dni. Jeżeli doświadczam przemocy, nie ma znaczenia, czy jestem kobietą, mężczyzną, czy mam 18 czy 85 lat, bo też takie osoby były, i czuję się zagrożona, 24 godziny specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy jest otwarty. Jeżeli nie chcesz przyjść, zadzwoń. Wspólnie zrobimy awaryjny plan bezpieczeństwa. Nikt nie ma prawa się nad tobą znęcać.